Jakiś alarm. Co my tu mamy? Co to? Nic nie pisze. Ale to dlaczego tutaj dzwony dzwonią? Co to może być? Nie rozumiem tego. O, znów. Szefie, szefie. Sam poczekaj. Muszę tutaj czekać na informacje. Szefie, przestań. Ale co mam przestać? No słyszysz przecież. No dobrze, przyznaję się. To ja to włączyłem. Słucham? Ty włączyłeś alarm? Tak, włączyłem alarm, ponieważ coś mam dla ciebie. Spójrz za siebie. Nie w tą stronę. Szefie, za siebie. No patrzałem za siebie. Jeszcze raz mam tam patrzeć? Spójrz po prostu za siebie. Nic nie widzę. O, faktycznie. A co? Co to takiego? Ach, to jest niespodzianka budyń. Jest tam jakaś fajna zabawka i przepyszny budyń. Budyń? Ja wiem, że ty lubisz spojrzeć na twój brzuszek. Przestań sam, przestań. Przestań. Ja nie jestem tata świnka. Fakt. W tym masz rację. Ale tutaj widzę, że troszkę też ci ciężko guziczki zapiąć. Dobrze. Już przestań. Dobrze, uwielbiam budynie. A ty nie? Ach, ja muszę uważać na moją sylwetkę. Muszę być wysportowany, jak jedziemy na jakieś zadanie. Oj, dobrze, dobrze. Moglibyśmy to otworzyć. Budyń dla mnie, zabawka dla ciebie. Zgadzam się, szefie. No i widzisz, i się dogadaliśmy. No to zobaczymy, co znajduje się w tym superowym jajku budynio niespodzianka. O, chciałem wam pokazać George'a, przebranego jako pirat. Okej, okej, okej. A tu mamy zabawkę. Już mam takie trzy świnki Pepy, a dopiero od niedawna kupuję te jajka, bo są teraz akurat w sprzedaży. Wcześniej ich nie było. Od czasu do czasu się pojawiają, ale przeważnie ich nie ma. Ucieszyłem się, jak zobaczyłem znów w regałach sklepu spożywczego te właśnie budynio niespodzianki ze świnki Pepy. No i mam już dokładnie 6-7 takich figurek, a i 3 właśnie takie same jak ta. To jest mama świnka. Trudno, dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się jutro.